Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy dalej w tym miejscu, gdzie ostatnio nas przytepało. Po znalezieniu woli przypomnienia dla tych, którzy już są tak zapominali, jak ja, pięknej Lareleczki. I tak, po tym jak ostatnio tutaj przyleźliśmy, polazłem tam, poszukałem, to dzisiaj będziemy zwiedzać to miejsce dokładniej. Ale zanim to jednak chciałbym sprawdzić jeszcze tę stronę, bo wydaje mi się, że tu nas nie było, a może coś tu być. Nie. Tylko i wyłącznie śmierć, więc nie. Możemy po prostu iść dalej zwiedzać. W sumie nawet nie wiem w jakim celu. Ale tak jak nas to już wrzuciło, to wiecie, możemy właśnie, jak już to powtarzam, zobaczyć przynajmniej co tu jest. No już okaże się, że przynajmniej będziemy mieć jakieś fajne znajdźki. I nie podoba mi się to, że tak wcześnie można wezwać sobie ducha i... A, jeszcze oni. Okej, trochę to bije. Nie są to jedne z tych takich, powiedzmy, obrażeń, które mogą być niepokojące, ale tak trochę to bije. I jak zareaguje na to? A, nie zareaguje. Za słabo. Ale okej, mniejsze. Super, super po prostu. A to może zamiast się tak bawić jakieś takie głupoty, warto by było profesjonalnie po prostu łyknąć butelkę. W sumie. Ruiny pałacu Uhl. Chyba ul będzie to się czytało, bo to jest chyba niem. Ja mi tak było w wielu sytuacjach, ale dobra. Tam widzimy jakiegoś dużego dziada. To do niego rzecz jasna nie chce się zbliżać. Jeszcze, przynajmniej. Proszę błyskawice, co jeszcze bardziej mi się nie podoba. Dobra, to nie błyskawice. Tylko atak tego dziadostwa. Kimkolwiek ten dziad jest. Dobra, mniejsza jednak. Wiecie, chcę zobaczyć co tutaj jest, zbierać te znajdźki, nawet jeśli to mają być tylko takie właśnie zanęty. I chcę przeżyć, niekoniecznie chcę się widzieć z tym dziadem. Ale podejrzewam, że tak, wcześniej czy później trzeba będzie go też pokonać, więc... czemu w sumie może nie tyle co trzeba, co... warto będzie. Wybaczcie tą krótką przerwę, ale jak standardowo prawie, że nie może być Eldena bez przerwania. Więc niestety trochę zgubiłem wątek. Ale za to przynajmniej może uda się już to dalej dokończyć bez dodatkowych przerwań, chociaż ja bym nie był aż taki pewien. Więc moje szczęście, zaraz wiecie, okaże się, że jeszcze 20 razy będą mnie wołać. Ale tak... Czyli teraz mam jeszcze przy okazji tych narzewników. Dobra. Żywotność bestii się skończyła, to zarzucimy świeżą. Widzę tego narzewnika. Tak, 317 bije mniej więcej jak mam w jednej ręce. Nie ma miejsca teraz na żaden błąd. A tak, 300... Okej, więcej trochę. Piasek... W rzeczywistości opłaca się nosić tą kosę w dwóch chłopach. Nawet przy takich podziwnych statystykach jak te moje. Dobra. Teraz dostanę strzał. Oczywiście. I co tu mamy? Upiorna konowalia 6 i 7. Nieźle. Mogą okazać się przydatne. Przecież nie mogą, a na pewno będą przydatne. Jak zdecyduję się coś ulepszać. Ale wiecie, problem w tym, że w sumie to nie wiem co chcę ulepszać. I tak jeszcze w sumie mam jeden
pomysł co do tego wszystkiego. Jak już będziemy iść, może walczyć z tym dziadostwem. To przydałoby się być gotowy na wszystko, co on może przygotować przeciwko nam. I to jakie tam, więc wydaje mi się, że najlepszym wyborem do walki przeciwko niemu może być... kuczka innego miecza przy okazji. No, bez przesady, jaki to ma zasięg wykrywania. Ale tak, atak błyskawicą, ale nie ten taki, wiecie, typowy mój, którego używam do tej pory. Rzut, tylko te takie z góry, którymi bodajże pokonałem po raz pierwszy smoka. Wydaje mi się, że to będzie, wiecie, sensowniejsze przeciwko temu konkretnemu wrogowi. I co my tu mamy? Prochy glinianego człowieka. Okej. Oraz upiorna konwalia 6. Dobra, jeszcze jest olbrzymi kwiatek, którego bym chciał się, szczerze mówiąc, pozbyć. Widać, że będzie bardzo wytrzymały. Aha. Pewnie nagrody też żadnej nie ma dla niego. I co ciekawe, jest to kwiat wywołujący szaleństwo. Nie jakieś te inne efekty, a właśnie szaleństwo, więc wow. Takich jeszcze, wiecie, nie widziałem wcześniej. I dobra. Czarnego płomyka, żeby na chwilę go wyłączyć, przynajmniej tego dużego, wiecie, wszystkie kiedy będziemy się pozbywać małych. Te standardy. Dardzik. Jeszcze raz. Ja, czy on przestał reagować już w ogóle na te płomienie? Chyba? Ale dobra. Teraz musimy się tylko odsunąć. Okej, na wszelki wielki jeszcze tam. Ogniem. Jaka w ogóle sprawa to szaleństwo? Tym razem nie zabolało tak jak kiedyś. To pamiętałem. Super, nie mam już sposobów na leczenie się, co oznacza, że muszę szybkiego leczenia używać. I powinienem już chyba na zwykły, albo jakieś jeszcze mocniejsze dawno wymienić. Chociaż w sumie chyba... Dobra, będąc szczerym, nie pamiętam, czy mamy w ogóle jakieś inne wersje leczenia. Poza zwykłym, który też nie jest szczególnie potężny. I właśnie szybkim. Ale okej. Udało się pokonać przynajmniej kwiatka. Dostałem coś specjalnego, oczywiście, że nie. Więc w takiej sytuacji... Chyba pora się tepnąć tutaj. Jak mówiłem, chcę zawalczyć z tym dziadostwem, bo brakuje tam jakichś dostępów. Więc musimy przygotować odpowiednie zaklęcia i zobaczmy, co dalej. A póki co... rozmawiaj z Mieturą Rani? Co? Okej, zobaczmy i... Co to daje, tylko trzy kropki? No, tylko trzy kropki. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Chyba nie do końca rozumiem, ale okej. Czyli ciekawsko się płaciła w tej kwestii. Eliminate the name of Rani the Witch. Nagle jest taka... To nie ta Rani, którą znamy w sumie, więc okej. Ale mniejsza z tym. Zaklęcia. Na razie do widzenia te, które się nie przydadzą. I tak, to musimy wymienić na coś potężniejszego. Leczenie. To zostawimy. I teraz tak, gdzie są te, które konkretnie chciałem? To było uderzenie pioruna, czy udoskonalone pioruna?
Dla bezpieczeństwa wezmę oba. I czy coś jeszcze takiego tu mam niezwykle przydatnego? Nie wezmę to. Zaryzykujemy, bo chcę, wiecie, sprawdzić, jak to będzie działać. A, chwila, nadal za mało? Ile ja teraz mam? Jeden punkt. No dobra. No dobra, gro. Skoro tego ode mnie wymagasz, to przygotujcie się na szybką śmierć, drodzy oglądający. A ja w tym czasie zobaczę... oni mogą być niepodatni na ogień, ale zobaczę, ile mniej więcej zadaje to obrażeń. Albo naprawdę niewiele, albo są po prostu niepodatni na ogień. Dobra, chyba jest to po prostu słaby czar. Coś. Ewentualnie naprawdę mogą być niepodatni. Zostawię sobie na wszelki wielki. No i cekę. Zobaczymy, co, jak z tym dalej, bo zmieniam. A i tak, najbardziej mi ciekawi, wiecie, czemu ta lalka przemówiła nagle głosem Rani? To jest jakieś po prostu narzędzie komunikacyjne? Ciekawie, czy ona nas poznała w ogóle. Jeśli tak, to czemu nagle była taka... No, wydawała się trochę poirytowana i niekoniecznie przyjazna, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy wcześniej, więc... To jest to zastanawiające, co najmniej. Ale no. Może to będzie wyjaśnione. I jednocześnie pokazuje to jeszcze jedną dosyć istotną rzecz. Albo jednak tego wątku jeszcze nie skończyliśmy. Wątka, jak to nazwał. Albo jeśli udało się go skończyć, to ona ma kilka mini wątków. A, dobra. Nie wiem, jak z tym walczyć, powiem szczerze, więc spróbujemy najbardziej noobską strategię, jaka przychodzi mi do głowy. Za skałkę, kiedy jest okazja, wypuszczam jakieś zaklęcie i wjać z powrotem w bezpieczne miejsce. Znaczy ta kula doleci. Nie doleci, więc muszę znaleźć sobie bliższe miejsce do chowania się. Okej. Mamy to i teraz tak, wypuszczamy płomyk. Zobaczymy, jak teraz wrażenie zrobi. Proszę, żeby to było dobre. Nadal za krótko? Tak jakby to celowo wybuchało przed nim. Dzień nas chyba nie widzi. Dobra, w takim wypadku... Nie mam tego zwykłej wersji? Okej. Piorun, proszę pokazać swoją potęgę. Co to robi? Halo? Co ty robisz? A nie, dobra, znowu to. To nie jest aż tak źle. Okej, piorun nie jest najlepszym zastosowaniem. Z drugiej strony też nie jest najgorszy, więc... Tak? Ten ogień w końcu coś zrobił, czy nadal jest taki bezużyteczny? Bo wiecie, powiem szczerze, nie zwróciłem uwagi. Okej, ogień nie jest najlepszym wyborem przeciwko temu czemuś. Musiałem błyskawic, ile mówię? No niewiele mniej. Dobra. Czyli postanowiono wyjone. Walczymy przy użyciu włóczni błyskawic. Ale zanim z nim dalej powalczymy, a podkreślam, chcę to zrobić, to najpierw musimy się pozbyć tutaj tych dziadostw, które są równie niebezpieczne. O ile nawet o dziwo nie bardziej. Więc tak, pozbędziemy się ich. Na spokojnie. Nie wykorzystując za dużo z naszych zapasów ograniczonych bardzo i tak już butelek. No dobra, walka z nimi je odnawia, więc teoretycznie mógłbym trochę zaszaleć bardziej. Ale nie, wolę nie.
Świetnie. A właśnie czarny płomień, bo wiecie, może tam to po prostu jest słabe jednak. Ma za mały zasięg, okej, zrozumiałe. Halo, czarny płomień, no, traf w końcu. Okej. Okej, to mi się podobie. Wiecie, czarny płomień w jakiś sposób jest ponoć wzmacniany przez tą pieczęć, którą mam, więc to może być kwestia tego, że jednak... Nie, dobra, tam to coś też bije dobrze. No właśnie chciałem powiedzieć, że może kwestia, wiecie, tego właśnie, że tak... To tylko przez wzmocnienia, ale nie! To jest mocne. Pokonany i jest jakaś nagroda, czy... Ja męczę nadaremną. A wiecie co, powiem tak. I to mówię do was, jednocześnie do gry. Dzięki, gro. Ale już tego nie potrzebuję. Oczywiście nie będę tutaj narzekał, ani nic, w końcu to jest, tak szczerze mówiąc, bardzo cenna nagroda, bardzo mały tamtych, jakby to nazwać, no rzeczy było, i, no, znaczy tych kamieni, tak najłatwiej powiedzieć, nie rzeczy. O, i mrówki, ich nie trzeba bać, już je spotkałem wcześniej. Trochę biją, trochę są nieprzyjemne, chociaż te są inne niż tamte, no to miały większe głowy. Aha, ale nie trzeba się ich obawiać. W sensie można od nich zginąć, jeśli jest ciemno, ale... Jeśli będziemy ostrożni, będziemy litować błyskawicami, to raczej nic nam nie grozi. Ja sobie coś uświadomiłem też tak przy okazji. Pokonałem tego dziada. Nie stosując mojego wzmocnienia, ten na, jak to się nazywało. No właśnie tego, który teraz przypadek wypiłem. Wiecie, na świętość i błyskawice. Więc, brawo ja. Chyba. Do turnu 10 razy 8 i zmarł do tarczy. Okej, smart do tarczy to jest coś nowego. O, miejsce mi się swoją drogą też trochę nie podoba. Więc nie wiem, czy powinniśmy tutaj iść. Ale dobra, już jesteśmy, to jesteśmy. I mrówka wielkogłowa. To już jest stary znajomy poniekąd. Eat. Okej, zabójczy. Zabójczy. Jednak nie stary znajomy, jednak jakieś nowe dziadostwo. Tamte, które spotkaliśmy do tej pory, nie były aż takie wytrzymałe, więc... Nie, dobra, to po prostu głowa jest pancerna. Reszta ciała jest papierowata. Okej. Okej, więc... Tak... Nie wiem, czy jest rozsądny pomysł, ale chcę zobaczyć, co jest dalej w nich w leżu. I... Mogę wam powiedzieć, że to miejsce, jakkolwiek trochę przerażające, trochę obrzydliwe, czego nie da się ukryć, jest moim zdaniem super zrobiony i tak. I mogę powiedzieć, że sam w sobie widok tego czegoś. Ruiny pocu Uhl. Okej, czyli to jest teraz jakaś lokacja. I więcej tych dziadostw. Super, po prostu super. Ale wracając. To wszystko mogę powiedzieć, że jest super zrobione, podoba mi się. I chociaż to obrzydliwe, to można powiedzieć, że byłem już na to przygotowany od wielu, wielu lat. Gdyż tutaj będzie znowu historia z lat mojej młodości. Można powiedzieć, że już nie jestem młody. Ale tak. Młodości, jak zapewne wiecie, nawet o tym wspominałem bardzo często, grałem w Gotuka. Inaczej Gotika. I tam była piękna sekwencja, w której się wchodziło do kopalni. Były tam tunele. I były tam olbrzymie mrówkostwory, zwane pełzaczami. No. Jak na tamte standardy, to miejsce nie było jakieś przerażające, wyjątkowo ohydne, ale wyobraźnia robiła swoje, w szczególności u dziecka. I teraz widząc takie rzeczy, mam nadal takie trochę fuj, takie och, wolałbym tu nie być, czy coś, ale... Ale no i co tu mamy? No Skella, Wieczne Miasto? Chwila, kolejne Wieczne Miasto?
Wow. Aha, czyli kolejne miasteczko, super. No, ale wracając. Jestem tu po prostu przygotowany mentalnie na takie miejsca, więc nie ma co się przejmować. Odpalimy to miejsce i zobaczmy, czy laleczka nam coś powie o nowym miejscu, chociaż pewnie nie muszę coś tam zrobić. Okej, fajnie, ale no... Po co? Nie tego chciałem. To become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two fingers, the baleful. Okej, okay, ale czym są cię nie zguby? W sumie, ja chciałem się dowiedzieć tylko, czy właśnie może tamto coś wiecie, nie było cieniem zguby, ale najwidoczniej nie. I nie wiem teraz, co dalej. Jedyne, co mi w sumie przychodzi na myśl, tak trochę bardziej, to to, że tutaj oni jeżdżą w tych mrówkach. A więc może lepiej, żebym był ostrożny. I jeszcze kolejny wniosek, w sumie jeden. To coś jest słabe. Choć wolę to standardowe uderzenie pioruna niż takie coś. Ale tak, mniejsze z tym póki co. I przypomniało mi się jeszcze jedno miejsce, jak tak teraz na to patrzę. Pewnie większość z was mnie zabije, jak to zrobi, ale musimy. Musimy po prostu zrobić. Ja teraz już o tym pamiętam, to nie jestem w stanie nic innego zrobić. Więc najpierw w tej chwili siadamy. Będę się potem się dowiedzieć jeszcze czymś ten cień zguby, ale to na spokojnie. A w międzyczasie trzeba powrócić. Gdzie to było? Nie, to nie tutaj. Z widokiem na akwedukt, nie. Basen Wielkiego Wodospadu? Też raczej nie. Przecież nie pamiętam, gdzie to było i czy tam było cokolwiek. Pewnie nie. Dobra, mniejsza. Mniejsza z tym w takim wypadku. O, las wyznawców. I pójdziemy tam znowu na piechotę. Pamiętam jednego minibossa. Z perspektywy czasu mogę go nazwać minibossem, patrząc na to, że w sumie więksi bossowie to mają swoje mgły i areny. Ale ogólnie nazwę go po prostu bossem. Dla mnie każda istota, która ma taki pasek, jest bossem. I tak, pamiętam, że na jednego ciosa mnie unicestwiał. Są taką znajdźka? Kolejna znajdźka? Wiecie co? To jest dziwne. To bym tyle razy tego nie zauważyłem. No i takie obrażenia kiedyś były zabójcze. Teraz to jest takie... Boli. Czemu mi to robisz? Nie, dużo się zmieniło. Mam nadzieję, że przez to, co tu się właśnie pozmieniało, też jestem już, najłatwiej powiedzieć, gotów na spotkanie z tym stworzeniem, o którym tutaj mówię. A niestety nie pamiętam, jak się nazywało. Pamiętam tylko, że tutaj było i że jest duże i niebezpieczne. I nie jestem pewien, czy będę mógł tutaj wezwać sobie łzę. Niewątpliwie by się przydała. Mogę, dobra. Jestem uratowany. Od razu zarzucę sobie żywotność bestii. No. I tam leży sobie taki brzydel. Więc tak. Nie wiem, co będzie na niego najskuteczniejsze, dlatego też łyknę sobie od razu błyskawicę. I spróbuję standardowymi błyskawicami go pokonać. Żołnierz Drakonidów 273. Nie wiem, czy to dobry wynik, czy nie. Okej. Okay. Nie bije tak strasznie dużo, jak tak patrzę po tym, ile łza otrzymuję. Okej, okay, bije sporo. Ta łza jest po prostu super wytrzymała.
Wow. Ale też... Nie, nie będzie ciężko go pokonać, wiecie? Jeśli w końcu zacznie trafiać. Z kosy. No właśnie. Ja to wygram. Yeet. No i mój yeet, wspaniały błyskawicowy go pokonał. Jestem z siebie dumny. Najbardziej z tego, że sobie o nim przypomniałem, wiecie, nawet nie, bardziej niż z samej walki. I czy coś jest fajnego za to? Smocza halabarda i trochę runów. A... Dobra, teraz zobaczmy, czym jest smocza halabarda, po tym, że jest halabardą. 22 siły, 10 zęczności. Halabarda w kształcie smoka, zaklęta mocą lodu i błyskawic. Okej. Dobra, czyli takie po prostu cięcie z półobrotu i tyle. No niemniej jednak, jej, pokonałem kolejnego zaległego przeciwnika, o którym sobie nagle przypomniałem. Ciekawe, czy są jeszcze jesteś tacy inni. Ja, pewnie ich trochę było. Wybaczcie tą kolejną przerwę, ale tak... po prostu znowu mnie wywołali, miałem dosyć ważne sprawy do załatwienia. No, ale mniejsza z tym. Ogólnie w tym oto momencie teraz jesteśmy z powrotem w Kelid. Na bardzo krótką chwilę, gdyż dosłownie zauważyłem, że wziąłem, no... Wiem, dziwnie gadam bez sensu i tak dalej, ale no trochę jestem taki teraz rozproszony i... No straciłem, powiedzmy, rytm. Ale mniejsza z tym, zaraz postaram się go odzyskać, oczywiście. Ale tak, przeglądając różne miejsca, w których jeszcze byłem i tak myślałem, czy mam coś do zrobienia, zauważyłem, że jeden NPC się pojawił z powrotem w swoim miejscu, można tak to nazwać. Ostatnio jak próbowałem z nim pogadać, tego nie było. Więc tak, tutaj teraz właśnie ponoć w tej shopie, tam znowu jest ten na G. Nadal tutaj też ten pies, u którego nie chcę bić, więc dlatego też wyciągnąłem moją wspaniałą pochodnię, która, co ciekawe, naprawdę działa na nich i odstrasza przynajmniej tych nie wściekłych tego wszystkiego, a póki co tak, shopa Gowriego, czy jakoś takoś, i właśnie można z nim pogadać, jej. She too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Okay. Powiem szczerze, że wezmę od razu wszystko na wypadek, gdybym kiedyś miał zapomnieć. I przy okazji jeszcze to. Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I found the best way to aid the young is to be forgotten. Okay. Okay. W takim wypadku chyba wszystko takie istotne już mamy za sobą. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo wiecie, no... Nie kojarzę, żeby tu było coś jeszcze więcej do załatwienia, więc... chyba można już iść stąd. Powracając tam do tego miejsca, w którym przed chwilą byliśmy. Chyba, że... Gdzieś indziej coś jeszcze mam. W sumie... Mógłbym też... zobaczyć tutaj. Potencjalnie jest jakieś jaskinia. Zadanie się tym czymś i ogólnie zobaczyć płaskowyż. Ale czy ja tego chcę? Nie. Powiedzmy, że do płaskowyża pójdziemy w kolejnym epizodem.
Tak, z kolejnym epizodem będzie najlepiej, a póki co... Zobaczmy po prostu to miejsce całe. Dokładnie tą Nuxtellę. Nie, przepraszam, Nuxtellę, czegoś tak. Wiecie, to miejsce ogólnie. Skoro już tutaj trafiliśmy, to czemu by nie? Chociaż najpierw bym chciał chyba zobaczyć spód tego miasta. Głównie dlatego, że są tu jeźdźcy mrówków. Więc... No wiecie, podwójna szansa na zdobycie run. Będzie wtedy, że za jeźdźca, co jeszcze za mrówkę. A jedno i drugie, jak widać, jest dosyć łatwe do pokonania, żeby nie mówić inaczej. O ile mam przewagę zaskoczenia. Więc tak, no, po prostu warto byłoby to wykorzystać, że są to w miarę prości oponenci. Nawet na swoją korzyść, żeby nafarmić te nędzne runy, których będę używał w sumie głównie w celu najwyżej. Jako mi słów strasznie, ale tak, w najwyżej w celu właśnie rozwijania sobie wiary. W sumie potrzebuję czegoś innego. Szczerze powiedziawszy, może trochę jakiejś tej siły, zręczności by się mogło przydać, ale... Raczej na razie co... Wiara bardziej by się przydała, chociaż te 40 punktów, wiecie, takie bazowe. Jako, że mam tutaj tą właśnie... No jak to się nazywa teraz, tą magię, tej wielkiej ognistej kulki, która wymaga 40. No oczywiście mogę mieć nawet 35 i nosić dalej ten talizman palców. No ale... To jest najważniejsze, ale... Nie chciałbym być w jakimkolwiek właśnie znaczeniu zależny od talizmana. Jakiegokolwiek. Oczywiście są takie lepsze, jak te plus 5 do statystyk fizycznych i... Pewnie gdybym znalazł też plus 5 do magicznych statystyk, o ile takie istnieje. To ten... Pewnie bym go nosił non-stop, bo to jednak jest 5 do wszystkiego, nawet kosztem tych delikatnie zwiększonych, otrzymywanych obrażeń, to nie jest tak źle. Ale popatrzcie, po prostu to jest warte tego. Warte. I to bardzo. Po prostu aż miło się patrzy na te olbrzymie statystyki. Okej, okay. W ogóle ślimako wątrze znowu, niebieska rosa, okej. Okay. A jeśli kogoś zastanawia, czy to coś powiedziałem ślimako wąsze, to odpowiedź jest prosta, to są ślimaki, ale syczy bardzo podobnie do wąsza, dlatego ślimako wąż. I paszczę też ma trochę taką wąszyfatą. Nie powiedziałbym, że idealnie jak wąż, ale trochę podobne na pewno, więc no. Ślimako wąsze. A tutaj za to widzę... Znane nam już te... łzy, tylko ta była elektryczna, więc dobrze, że zwracam uwagę na takie bluzdety. Właśnie by mi to zabiło, a tak to przeżyłem. Okej, okay, kolejna taka naelektryzowana. Ja swoją drogą, no, poza tym, że jest naelektryzowana, więc eksploduje prądem później, to chyba... Poza tym jest 100% normalną tą łzą. Chyba? A przynajmniej tak mi się wydaje, że to są te srebrne łzy, czy jakieś tam inne łzy po prostu, to... Nie wiem, jak inaczej nazwać te stwory. A patrząc na to, że właśnie... niektóre z nich potrafią się zmieniać w... No, we mnie, dajmy na to, czy w inne postacie. Tym bardziej... Moim zdaniem to pokazuje, że są jakoś powiązane chociażby z tymi łzami naśladowców, więc... Bardzo możliwe, że to też właśnie są jakieś... Jak to już przed chwilą mówiłem, odmiany łez. To są jakieś elektryczne. Niebezpieczne. Myślę, że nie ma odporności na prąd, której chyba nie mam. Dobra, zacznijmy od tego, czy ja mam odporność na cokolwiek. Chyba nie. No dobra, to jest wielka grupa. Zobaczymy, czy ten płomyk jest obszarowy. Ano jest. Ale jego działanie było co najmniej znikome. Tak,
Ben musiał się chyba lepiej nauczyć korzystać z tego czegoś. Bo jak na razie, no... Jeśli mam być szczerze, nie do końca rozumiem chyba, jak on działa. A. I już też jestem w stanie z tego, co widzę, odróżnić łzy, które będą rzucać we mnie tymi takimi jakby oszczepami, które nie. Chyba to ze szczepami wstały do mojej maski. Mhm. Całe szczęście, mimo wszystko nadal są łatwe do pokonania. Nawet jeśli te maski ich trochę chronią. Ale tak, to, że jest łatwo wygrać, to chyba jest zasługą mojej kosy plus 9. Właśnie, kosa. Jakich ona statystyk wymaga? 16-16. Mam takie statystyki w ogóle bez wsparcia pieczęci. Odjęć 10, 14, 13. Oj nie. Zdecydowanie nie. Czy mi to wygląda, jakby to było 14, 13, patrząc na co. To tutaj noszę ze sobą. Niestety. Może jednak poza wiarą przydałoby się też te 16, 16 chociaż dobić. Wysiła, zręczność, wiecie, żeby tak nie mieć sytuacji, w której po prostu będę czuł, że wolę zrezygnować z tych pieczątek, czy w tym pieczątek, pieczęci, czy jakieś pieczęci, talizmanów. Zacznę się plączyć dzisiaj. No ale tak, wiecie, zrezygnować i nagle, o nie, kosy nie mogę ruszyć. W sumie to byłoby najgorsze, co może być. Rozumiem, gro. Rozumiem. Rozumiem cię, że chcesz mnie ukarać za moje po prostu bluźniercze słowa przeciwko tobie, jeśli chodzi o rozdawanie kamyków, ale proszę cię, daj ten najlepszy, proszę cię, albo w sumie dowolny daj, który nie jest siódemką. W sensie siódemki też możesz rozdawać raz na jakiś czas, ale no, takie powiedzmy trójki, czwórki, piątki, szóstki i tak dalej też by się przydały. Chociaż dobra, siódemki, ósemki, dziewiątki i dziesiątki tak naprawdę to najcenniejsze będą. Jak już wspominałem, niestety usłyszałem od kogoś, że właśnie od 1 do 6 to jest nie problem, a 7, 8, 9 i 10 to już świętość, więc tak. Przy czym 10 to tutaj nosiło jakąś inną nazwę, ale wiecie, jak to ze mną bywa. Nie pamiętam, jak się nazywało, więc tak po prostu uznajmy, że była to dziesiątka. A póki co, co my tu też przy okazji mamy, nadal łażąc po dole, mrówki. Wyglądają, jakby były trochę inne. Ale czy są? Nie, typowe mrówki. Dobra. Pokonane. I my też tą butelkę, bo czemu by nie? Też powiem, że powinienem chyba żywotność bestii czy jakoś tak zarzucić. Brawo, ja. W końcu dobrze to nazywałem. Przy okazji tak, skała mrówkowa, kolejny mrówczy jeździec, kolejne tutaj te łzy elektryczne. A właśnie, też jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz. Znaczy w ogóle mamy AR na mojej kosie na obecny moment. Reset 44. Przyzwoicie. Przyzwoicie jak na mój gust, chociaż... Znając życie, jest to z perspektywy kogoś, kto ogarnia tę grę, to prawie że nic. Pewnie zaraz ktoś powie, że powiedział mi, bym teraz z kimś gadał, się chwalił tym AR-em, że to takie, ja wyciągam więcej na zwykłym, prostym mieczu. Ale tak, mówiąc szczerze, ja jestem zadowolony, patrząc na to, że moja broń potrafi mieć czasami dużo niższe AR-y, a ja i tak z niej korzystam do końca rozgrywki nawet. Przecież to jest przykład dosłownie z Dark Souls 2 bodajże. To no, 6 coś to jest dla mnie już taki olbrzymi wynik. Poniekąd i... Widzę tamto, widzę to dziadostwo. Zanim tutaj to dziadostwo. Łapka, nie dziadostwo, okej. Okej. Zapamiętam to sobie. Zapamiętam to sobie.
chociaż w sumie powinienem chyba już na tym etapie potrafić rozpoznać prawdziwego dziada z tych podrobionych. Ale najwidoczniej ja jestem zbyt chciwy, jeśli widzę te chrzony, szczerze od razu na nie poluję. No ale tak. No ale tak. Co my tu jeszcze mamy? Kolejna konwalia upiorna. O sile poziomu 8. Okej, mrówki wielkogłowe. Więc trzeba w ciałko. Unikać kontaktu z głową. Jeśli chcemy to ubić. O czym mówiąc to, bije go po głowie. O, przykro, zobaczcie, 6 butelek znowu mamy. Nie, nie, nie. Już się bałem, że tutaj będzie przepaść. Na szczęście nie ma. Wow, to było niespodziewane. Ja się mówię, że tu zginę w starciu z nim, jeśli nie dobiegnę do jego ciała. No. Nawet jeśli dobiegnę, to i tak czuję, że mogę paść. Bo co mi po tym, żeby się dobiegłem, jak nie mogę zaatakować. Bo co próbuję zaatakować, to nie tak się obracę głową. No niestety. I jesteśmy bez butelek. Ej, po raz kolejny tylko pokazałem tutaj, jak bardzo nie umiem. Ale cóż, tak już jestem. Nic z tego raczej nie zmieni i ciemno tu, więc tak. Największy przyjaciel mój w ciemności, pochodnia, odganiająca bestię. Ogólnie w sumie pochodnia, nie tylko ta odganiająca bestia, ale no. Tutaj byliśmy, tutaj nic nie było, no. Wydaje mi się, że jesteśmy już na tym etapie, w którym powinniśmy chyba gdzieś iść do góry. Po tych budynkach, chyba. Ale zanim coś tu... winda. Okej. Okej, winda. Na razie nie ruszam windy. Bo mam ważniejszą rzecz. O tam. Potencjalnie jestem złote nasiono. A jak jest złote nasiono, to może w końcu będziemy stać na lepszej butelki. Są w sumie nie tyle ulepszenie, co zwiększenie ilości butelek. W sumie na ulepszenie to trzeba znajdować święcone łzy, one są raczej, podkreślam raczej, bo nie jestem pewien, umieszczone tylko i wyłącznie w kaplicach na powierzchni, więc tak. Tędy tam nie wlezę. Tędy tam nie wlezę, czyli... albo jestem ślepy i nie wiem, którędy wleźć, tak po prostu, bo nie umiem. Albo jest to naprawdę jakoś... droga naokoło i to jest tylko takie, patrz, tutaj możesz znaleźć, weź się postaraj, żeby to udowodnić, że to może być. Okej. Przy okazji teraz też szybko sprawdziłem jedną istotną rzecz. Konia tutaj nie wezwę, więc tak, struga mi nie pomoże. Co oznacza, że jakkolwiek tam będzie trzeba wejść, to jestem w stanie to osiągnąć w teorii o własnych siłach chociaż. Raczej to będzie jakoś tak bardziej naokoło. Potencjalnie, więc tak. Póki co, zostawmy to miejsce. I w sumie też tak możemy na tym już kończyć odcinka, bo mamy 40 parę minut. To byłby chyba sensowny pomysł. Jednakowoż ja i tak chciałbym chociaż zobaczyć jeszcze, co się kryje wewnątrz tutaj tych wszystkich struktur. Za drzwiami zakrytymi kratą, czyli takimi po prostu nieosiągalnymi dla nas. I przepaściami, co... ciekawi mnie naprawdę, co będzie tutaj. Ale dobra, bo już trochę tracę wątek, trochę zacząłem powtarzać masło maślane i inne tego typu rzeczy, więc tak chyba naprawdę najlepiej będzie już to skończyć. Jednocześnie, jak mówiłem, jednak chcę wejść właśnie jakieś takie... w jakieś takieś miejsce. Głównie po to, żeby sobie zobaczyć, czy są tutaj jakieś znajdźki. I widzę skrzynię ze znajdźką, więc... powiedzmy, że... podniosę tą... skrzynkę, po czym... zakończymy. Ja oczywiście na spokojnie wtedy usiądę przy miejscu łaski, pomyślę co dalej.
A teraz tak, teraz po prostu... Upiorna konwalia 9. No. A teraz po prostu dziękuję wam bardzo. Na tym naprawdę kończymy. Nawet postać trochę macha łapką z tą pochodnią. No i tak, trzymajcie się i hej, hej.